czasami rozmawia się z ludźmi i pytają: hej, Maciek, masz zespół? Myślę, że wam się to też zdarzyło, że rozmawiacie z ludźmi: hej, mamy zespół. No to co gracie? A my... Tu jest trudna odpowiedź, no bo ciężko stwierdzić. Wyszło od poezji śpiewanej. I panuj mądrze nad nami, gdy brak nam sensu i granic. Panuj mądrze nad nami, gdy brak nam sensu i granic. Dzisiejszy koncert odbył się z tego względu, że zostaliśmy poproszeni przez kierownictwo Biblioteki Ośrodka Kultury Norwida o zagranie koncertu, który miałby promować poezję, dlatego że od zawsze Biblioteka Ośrodka Kultury Norwida miała liczne związki właśnie z poezją. Poezja nie gryzie. Można do niej podchodzić na różne sposoby i dodawanie do niej muzyki to nasz sposób. Współpracujemy z autorami z różnych stron Polski. Staramy się zachować wiersz w takiej oryginalnej postaci, jak najmniej ingerować w tą warstwę tekstualną. Nie zawsze tematyka tekstu narzuca styl, w którym należy go wykonywać. Tego nie zobaczę już, bo wtedy moje oko wyschnie od radości i ciepła. Pracy tak wygląda, że trzeba mamy grafik i na którą zmianę trzeba przyjść do pracy. Rano pakuję się do pracy, potem biorę rzeczy i idę na busa i tutaj przyjeżdżam. Mamy tutaj 5 trenerów, którzy o nas dbają. Patrzymy, czy wszystko idzie dobrze. Właściwie my nie musimy za dużo robić, dlatego że oni radzą sobie doskonale z robieniem frytek, prawdopodobnie lepiej niż ja. My generalnie tylko tutaj sobie jesteśmy, rozmawiamy, czasami coś pomożemy z wydawaniem reszty. Jest to praca i zarabiają pieniądze, tak jak każdy inny, płacą podatki. Oprócz tego jest to forma terapii i myślę, że nie tylko forma terapii dla naszych pracowników, ale dla całego społeczeństwa, że mogą zobaczyć, że tacy ludzie istnieją i mogą pracować i sobie świetnie z tym radzą. Tutaj mamy frytkownicę. Potem jak frytki się już usmażą, musimy dać je do miski, posolić, odrzucić. Potem musimy nałożyć sos, jaki chce klient. Dopiero tutaj wydajemy klientom frytki. Przedsiębiorstwo Społeczne 21 powstało z inicjatywy rodziców i przyjaciół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Tęcza w Krakowie. Padliśmy na taki pomysł, że moglibyśmy wspólnie zatrudniać osoby z zespołem Downa. Szereg aktywności, które dotychczas były ważne, przestają być tak ważne. Najważniejsza jest praca. To nam daje takie przekonanie, że ten pomysł był rzeczywiście trafionym pomysłem. Bardzo nam zależy, aby można było to przedsięwzięcie utrzymać jak najdłużej. Mam nadzieję, że wrośnie w koloryt Nowej Huty. Cieszę się ogromnie, że mogę wraz z Państwem uczestniczyć w tak pięknie
firmy Bieluszu dziesięciolecia klubu Jedność. Cały czas klub jest klubem osiedlowym. Tutaj rzeczywiście są sąsiedzi, dzieciaki, które biegają po osiedlu tym albo sąsiednim. Dbamy o to, żeby nasze dzieciaki z osiedla czuły, że to jest tak naprawdę ich miejsce. I w tej chwili mamy 20 dzieci, które naprawdę ze sobą współpracują. To na pewno też tam muszę gdzieś być. To jest mój klub od początku do końca. Amen. Bo było ich niezliczona ilość. Pomagali przyjaciele, rodzina. Pani kierownik, ja życzę, żeby pani miała wspaniałych ludzi wokół siebie, z którymi pani będzie mogła realizować te najlepsze pomysły, które jeszcze przed wami. Wszystkiego dobrego. Niech żyją nas!